Witać Państwa serdecznie w naszych skromnych progach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jesteśmy w klubie osiedlowym. Jeszcze niedawno mieliśmy 7 takich placówek. W wyniku minimalizacji kosztów po kolei były wszystkie likwidowane. No ale nie samym chlebem człowiek żyje. Więc ta prawda, jej oczywistość, jak również istota spółdzielni jako społecznej korporacji spowodowała, że postanowiliśmy obronić ten ostatni przyczółek. I teraz dzięki przychylności Rady Nadzorczej naszej spółdzielni zamierzamy tutaj, w tym miejscu, tworzyć ośrodek promujący kulturę w szerokim sensie tego słowa w Chylonii. Działalnością tą nawiązujemy trochę do historii naszej spółdzielni. W okresie międzywojennym taką placówką był nasz klub, nasze pomieszczenia przy ulicy Morskiej 100 na Grabówku. Był to duży parterowy barak, w którym była sala na blisko 200 krzeseł. I w tym miejscu w okresie międzywojennym koncentrowało się życie kulturalne, ale i polityczne tej części międzywojennej Gdyni. Witam wszystkich Państwa serdecznie, witam animatorów kultury, mieszkańców Gdyni, mieszkańców Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawicieli Rady Nadzorczej z przewodniczącym panem Ryszardem Mellerem. Proszę Państwa, spotkaliśmy się, aby poznać pracę, postać i osobę pana Mirosława Śledzia. Życie pana Mirosława Śledzia odzwierciedla to, co wszyscy przeszliśmy przez ostatnie 20 lat. A więc nieustanne poszukiwanie swojej drogi, realizacji swojej osobowości. Pan Mirosław Śledź poprzez szereg prób, na początku w fotografii, potem w kalecnictwie, w szyciu, wybrał malarstwo jako kierunek ekspresji. Namalował blisko 3000 obrazów w swoim własnym stylu, który nazwał kwadryzm. Brał udział w 150 wystawach, w 14 plenerach. Na wystawie w Brukseli pobił rekord w ilości sprzedanych obrazów. Serdecznie witamy, panie Mirosławie. Proszę teraz pana Mirosława o zabranie głosu. Bardzo proszę. Ja chciałem bardzo podziękować panu prezesowi za właśnie tą wystawę, za inicjację tej wystawy. Jest to, tak na dobrą sprawę, pierwsza taka moja publiczna wystawa w Chylonii. Mimo że w tej mojej tej pracowiance małej to robiłem kilka wystaw, ale to były bardziej takie kameralne wystawy dla tam takiego wąskiego grona odbiorców. Natomiast tą wystawę uważam jako pierwszą wystawę taką pełną w publicznym miejscu w Chylonii. I jest to, jak słyszałem, otwarcie nowej placówki, nowej kulturalnej, no, której mi tak brakowało, że można to uznać jako jakieś Chylońskie Centrum Kultury. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo chciałbym podziękować panu prezesowi i ogólnie spółdzielni za to, że tyle czasu mi się udało przetrwać tutaj, mimo no, różnych, powiedzmy tam, no, trudności życiowych, jakby to tam można było powiedzieć. 15 lat. Ja bardzo polubiłem Chylonię, mimo że większość swojego czasu spędziłem w Gdyni Centrum, tam się urodziłem, ale od czasu, jak tutaj tworzę w Chylonii, to poczułem klimat tej Chylonii, że to jest w zasadzie jak gdyby miasto w mieście, że to jest miasto, które jest samowystarczalne samo w sobie i ma wspaniały klimat do wielu różnych rzeczy, nie tylko do, załóżmy, dla artystów, ale do życia, do uprawiania sportu. Są tutaj wspaniałe lasy i tak dalej, ale już o tym wszystkim nie będę mówił, bo tu chodzi nie o to.
Ja chciałbym zaprosić na moją wystawę, która jest przeglądem ogólnym mojego tworzenia tutaj właśnie w Chylonii. W ciągu 15 lat jest to przejście przez różne etapy mojego tworzenia. I na te etapy składają się takie pejzaże chilońskie i pejzaże ogólne, które odbiegają od tego mojego klasycznego stylu, który nazywa się kwadryn, to właśnie były te poszukiwania, próby, no może nie odejścia, ale próby znalezienia czegoś innego i na to składają się wszelkiego rodzaju pejzaże. I to są pejzaże i Chylonii, i pejzaże Gdyni oraz wspomnienia, nawiązanie do młodych lat, czyli obrazy malowane ze zdjęć, które były fotografowane w wieku tam 15-17 lat, kiedy ja byłem młody. To właśnie na tych obrazach, gdzie są te taki różne, no lekcja na przykład rosyjskiego, lekcja BHP, to wszystko to w latach 70. Klimat lat 70. właśnie chciałem oddać przez te obrazy, które są pierwszym etapem. Następne etapy to już takie różne wariacje, autoportrety, pejzaże, sceny rodzajowe i to były takie, które jednak mimo wszystko ja wpisywałem w ramach swojego stylu. Kolejny etap to są obrazy obrotowe. Obrazy obrotowe to już w ogóle zupełnie wariacki wynalazek. Niektórzy to tak nazwali, bo nie wiadomo jak to patrzeć, czy z góry, czy na dół. Te obrazy obrotowe są na słupkach z jednej i z drugiej strony. I jest jeden obraz, który należy do, może niekoniecznie on jest obrotowy w konwencjonalny sposób, ja bym chciał zademonstrować się ten jeden obraz nietypowy. To jest przedstawiający kobieta, ale to jest trochę do nawiązanie do obrazu Goi, Maja Brama, Maja Maria. To jest taka próbka, to jest jeden z moich pomysłów na obraz obrotowy, bo oprócz tradycyjnego obracania się wokół tam osi centralnej są też obrazy, które mają dwie warstwy. Jedna warstwa stanowi element stały, a druga element obrotowy. I to w zależności od tego, czy ten element obrotowy jest na zewnątrz, czy od wewnątrz, to w ten sposób te obrazy są właśnie na tamtym słupku. Następne etapy to są te w ciągu ostatnich paru lat, czyli okres cyrkowy, rok 2012, który zaowocował między innymi wystawą na Słowacji, bo tam te obrazy, te cyrkowe się Słowakom podobały i dzięki temu uczestniczyłem w festiwalu międzynarodowym na Słowacji, to było jesienią 2012. No i ostatni etap to jest etap cyfrowy, który wynik z moich prób znalezienia wzoru na kwadraturę koła. Tego nikomu się jeszcze nie udało, ja sądziłem, że mi się uda. No, tego też mi się nie udało w taki sposób, jak oni robili, ale ja to podszedłem do tego problemu z odwrotnej strony i zamiast wzoru na kwadraturę koła, to znalazłem wzór na kolizm kwadratu, czyli podszedłem odwrotnie, z drugiej strony. No i od tego momentu już przestałem tam się zajmować obliczeniami na obrazach, ale zacząłem numerować, czyli każdy kolejny obraz miał swój kolejny numer seryjny, ale ja to pozostawiłem w malarstwie, to znaczy nie tak jak to na przykład robił Roman Opałka, który malował, znaczy odpisał cyferki 1, 2, 3, 4, ale to było tylko sama cyfrologia, nie było w tym malarstwo, no a ja chciałem połączyć tą cyferkologię z malarstwem i równocześnie odmierzać czas, ponieważ jeden obraz ja tworzę przeważnie w ciągu jednego dnia i wtedy powstaje jeden numerek i każdy następny ma kolejny numerek. Nie ma w tym żadnej filozofii, także jak ktoś się doszukuje w jakimś numerze, co to ma znaczyć, dlaczego taki numer, a nie inny, to wynika właśnie z tego, z chronologizacji malarstwa. No obecnie doszedłem do numeru prawie 300. No ja myślę, że dla mnie to jest taki tramwaj, który jedzie na szynach, bo bardzo często się zdarza,
Jeżeli artysta tworzy już wiele lat, że już po prostu ma pustkę w głowie i nie wie, co robić, no więc ta numerologia mi pomaga właśnie uzupełniać te pustostany, że załóżmy, nie ma pomysłu na obraz, no to maluję sam numer tylko, no i w sumie nie muszę już nic więcej malować. A co będzie dalej, to nie wiem. No ja bardzo chciałbym wszystkim podziękować za przybycie liczne, no i zapraszam do swojego świata. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy, ale również do kupowania obrazów. Tutaj jest cennik, ceny można oczywiście negocjować z artystą, także zapraszam.